Halo, witajcie, to znowu Ryfek, witam w kolejnym odcinku z The Binding of Isaac Afterbirth. Plus, kim sobie dziś zagramy? Kim dawno nie graliśmy, ale nie Magdaleną, bo jej nienawidzę. Judasem graliśmy, Blue Baby też nawet kojarzę, jak jakoś graliśmy, chyba niedawno. Znaczy niedawno, pewnie z 2 miesiące temu, ale to jest dla mnie niedawno. Lilith strasznie dawno nie graliśmy, zagrajmy Lilith. Lubię grać Lilith, mimo że jest trochę trudniejsza niż na początku zawsze myślałem, bo jest dosyć trudna, gdy gramy przeciwko przeciwnikom, którzy nas zgonią. Nie lubię grać Lilith, gdy gramy przeciwko takim przeciwnikom. Mamy Bambo i co się nawet dobrze składa. Bambo, z tego co mi się wydaje, powinien się chyba kopiować przez nasz przedmiot aktywny. Bambo to bardzo fajny familiar, jak uzbiera tam wystarczającą ilość coinów, nie wiem dokładnie jaką, staje się takim pakerem i bije przeciwników, po prostu w nich wchodzi i zadaje 3 razy większe obrażenia jak my. I czemu mamy jakieś zwiększone obrażenia, jak bijemy? Czemu mamy obrażenia 6? Teraz nam spadły, what the hell? Czy my mamy Bloody Lasta? Tak, my zaczęliśmy z Bloody Lastem. Im więcej przeciwników zabijemy, tym większe mamy obrażenia w danym pokoju. Znaczy, to nie jest ten Bloody Last, tylko Lasty Blood chyba, coś takiego. Stary Bloody Last, z oryginalnego Isaaca. A, bo w poprzednim odcinku mieliśmy Eden's Blessing, dlatego zaczęliśmy z losowym przedmiotem na start. W poprzednim odcinku, na streamie, podejście mieliśmy z broniarem, na którym zgarnęliśmy Eden's Blessing. I praktycznie każdy inny przedmiot z gry, także jeżeli nie widzieliście tego podejścia, to wam polecam je zobaczyć, bo breakowaliśmy grę, aż było miło. No i ja chciałbym bardzo dostać bombę i chyba jej nie dostanę. Tu możemy dostać Blackhearta, tylko no, Lilith strzelać między przeszkody jest dosyć trudno. Niestety nic nie wyleciało, wejdziemy sobie do Curse Roomu, ale dopiero po walce z bossem. No ja mam strasznie nadzieję, że dostaniemy jakąś bombę, bo mamy aż 2 kamienie z X-em, z czego jeden kamień z X-em od razu blokowuje dostęp do szarej skrzynki. Tak, Bambo się podwaja, super! Jeżeli on będzie w tej ostatniej fazie i go sobie podwoimy, no to mamy tak naprawdę pograne z większością bossów. Nawet z tymi końcowymi bossami sobie powinien Bambo dać radę całkiem nieźle, jak na przykład Hash albo Mega Szatan. Co prawda jakoś mega szybko ich nie zabije, ale naprawdę będzie zadawał bardzo dużo obrażenia. Ja tam się bardzo cieszę. Po prostu nie będziemy mieć prawdopodobnie przez całe podejście żadnych coinów, bo Bambo będzie nam wszystkie coiny zabierał, aby się ulepszyć, ale to nic złego. Lasty Blood, czy tam ten Bloody Last, nie wiem dokładnie jak się nazywa ta nowa wersja tego przedmiotu, też jest spoko. Przepraszam. W pokojach z dużą ilością przeciwników, to jest całkiem fajny trinket. W pokojach z dużą ilością przeciwników słabych bardzo się przyda, a ja nie za bardzo lubię grać Lilith w takich pokojach, dlatego jestem całkiem szczęśliwy. Ten trinket, z tego co kojarzę, gdy nasz przedmiot aktywny jest naładowany, zwiększa nam nasze statystyki i to naprawdę całkiem sporo. Boli mnie serce strasznie, że nie dostaliśmy żadnej bomby, aby rozwalić kamień z X-em. Szkoda, no szkoda. Strasznie dużo soul heartów straciliśmy, oprócz tego jeszcze szarą skrzynkę, ale mówi się trudno. Zobaczymy jak pójdzie na następnym piętrze. Burning Basement, czyli moje znienawidzone piętro. Bardzo go nie lubię. Rozwalmy czym prędzej portal i ze zwiększonymi obrażeniami rozwalmy przeciwników. I to strasznie zwiększa obrażenia ten Lasty Blood. Nie wiem, będę na to mówił Lasty Blood, jak się będę walił, to mi trudno. Pierwsze zabicie przeciwnika zwiększa jakieś 0 chyba 6, coś w tym stylu. O kurde, musiałem dostać od czempiona. Nie mogłem dostać od zwykłego przeciwnika, musiałem od czempiona, no. Jest, fajny przedmiot. Jest kolejny kamień z X-em, nadal nie mamy bomby i ja jestem na granicy śmierci. Dlatego troszkę się martwię. Ale tylko troszkę. Zobaczymy jak to pójdzie. Bardzo chciałbym dostać tą głupią bombę. Rozwalimy w końcu nasz pierwszy kamień z X-em, jeżeli dostaniemy z niego soul hearty. Jak nam się statystyki zwiększyły, zarąbiście. No nie, ten pokój jest tak losowy. Kolejny kamień z X-em, what the fuck. Serio, ten pokój jest tak losowy. Tutaj nie dostać obrażeń jeszcze jako Lilith. To jest magia. Mamy strasznie dużą szybkość poruszania się. Wydaje mi się, że damy radę. Dobra,
Daliśmy radę, nie dostaliśmy obrażeń i nadal nie dostaliśmy bomby. Kurde, no strasznie szkoda. Ja chyba jeszcze podniosłem coina, a nie chciałem. Tak jak mówiłem, wszystkie coiny będzie brał Bambo. Bomba. Jest Solhard. Solhard, dobra. Solhard może być. Solharta się bardzo cieszę. Tak naprawdę może być nawet troszkę lepszy jak bomba, bo nie wiadomo, czy z tego kamienia z X-em dostalibyśmy tego Solharta. Także wszystko jest cool. Dostaniemy Devil Room i nie chcę chyba na razie iść do walki z bossem. Chyba jeszcze wolałbym dostać kolejną jakąś bombę. Pierwszą jakąś bombę i... Co ja robię w ogóle? Co ja robię? Dostać bombę i... ten głupi kamień z X-em rozwalić. Mamy dwa kamienie z X-em na tym piętrze, dlatego najlepsza byłaby podwójna bomba. O, tutaj super pokój na Bambo. Bambo zaraz zacznie strzelać. Możliwe nawet, że jeszcze w tym pokoju. Tak. Nie, dobra, jeszcze on nie strzela, po prostu zwiększy. W następnej fazie będzie strzelał. A my nadal nie mamy bomby. No, jestem załamany, naprawdę. Jestem totalnie załamany. Możliwe, że jakbym wziął jednego coina więcej, wszedłbym do sklepu i miałbym... O właśnie, 5 coinów. Zobaczymy, czy jest do kupienia bomba w sklepie. Jest bomba, no dodatek na przecenie. Co prawda mamy Solharta do kupienia za 5 coinów i to jest gwarantowane zdrowie, ale ryzyk fizyk, mamy dwa kamienie z X-em, jest szansa nawet, że oba rozwalimy. Wyleciał kluczyk i Solhard. No na pewno wyszło to lepiej niż sam Solhard, ale i tak szkoda, że nie dostaliśmy tej drugiej bomby na rozwalenie drugiego kamienia z X-em. Tu już chyba nic ciekawego do kupienia nie było. No jedynie jeżeli uda nam się uzbierać te 5 coinów, jeszcze kupię kolejnego Solharta. A na te 5 coinów jest całkiem spora szansa, bo ogólnie na tym piętrze mamy bardzo dużo rzeczy do rozwalenia. Dużo ognisk. Z ognisk chyba nie może wylecieć bomba, ale szczerze mówiąc sam nie wiem. Jakby wyleciało, byłbym bardzo szczęśliwy. Ale może wylecieć dziesiątka. Czyli moglibyśmy sobie i tak Solharta kupić. Nie no, to już chyba wszystkie ogniska rozwaliliśmy. Mówi się trudno. Idziemy na walkę z bossem. Jak nie dostaniemy nic ciekawego w Devil Roomie, prawdopodobnie się wrócę do Curse Roomu. Wiem, że będziemy mieli strasznie mało zdrowia, ale... No co, trzeba ryzykować. Nie będę zużywał przedmiotu aktywnego, bo troszkę boję się walki z Krampusem. Jeżeli dostaniemy walkę z Krampusem, przedmiot aktywny przyda nam się zdecydowanie bardziej niż na walkę z jakimś głupim monstro, który powinien pójść całkiem spoko. Poza tym, jeżeli nie zużywamy przedmiotu aktywnego, i tak mamy zwiększone statystyki dzięki naszemu trinketowi, więc powinno być git. Ja w ogóle sprawdzę, czy się nagrywa. Nagrywa się, okej. Bo ostatnio miałem zarąbiste podejście z Azelem i się nic nie nagrało. Beznadziejny przedmiot z walki z bossem. No nic, range plus luck up, nic ciekawego. Judas's Shadow, albo damage up po prostu. Tak naprawdę Judas's Shadow to większy damage up. Ale nie będziemy mieli Inkubusa. I nasz przedmiot aktywny będzie trochę do dupy. Więc chyba lepszy byłby w naszym wypadku damage up zwykły. Ale nadal będziemy mieli Monstrous Lung, będziemy mogli strzelać sobie po prostu, najwyżej zmienimy nasz przedmiot aktywny. Nie wiem, serio, nie wiem co robić. Nie no, gramy na te familiary, dlatego wezmę zwykłego damage upa. Gramy na familiary, bo mamy Bambo, a Bambo jest bardzo fajny. I brakuje mi jednego coina, aby kupić tego głupiego Solharta. Dobra, jeszcze poszukam, może na piętrze jeszcze ominąłem gdzieś na przykład kupę albo ognisko. Jest 10% szans, że z tego dostaniemy znajdźkę. Kto wie, może się nam jeszcze trafi. Chyba jednak nie. No mówi się trudno, ale no strasznie jestem zawiedziony, bo przez dwa piętra dostaliśmy 4 kamienie z X-em, z czego mogliśmy rozwalić tylko jeden, bo kupiliśmy sobie bombę w sklepie. Żadnej bomby, przez dwa piętra nie dostaliśmy, no to jest naprawdę masakra. Dawno czegoś takiego nie miałem. Poza tym mamy strasznie mało zdrowia i teraz się bardzo martwię o to, że po prostu zaraz umrę.
Jeżeli trafi nam się coin, jednego chciałbym podnieść. Resztę trzymam raczej dla Bambo. Dwa klucze, no po co te klucze? Ja nie wiem. Te klucze są kompletnie mi niepotrzebne, ich mamy zdecydowanie za dużo wręcz. Jeżeli dostalibyśmy kartę Bombs are keys, z chęcią bym je użył. Oczywiście po otworzeniu, o w końcu bomba. Oczywiście po otworzeniu treasure roomu i sklepu. I teraz dostaliśmy bombę i założę się, że na tym piętrze nie trafi nam się ani jeden kamień z X-em. Ogólnie Monstrous Lung lubię, ale na Inkubusie jest takie troszkę średnie. Trudno się tym celuje, no bo Inkubus w końcu lata za nami. Nie strzelamy naszą postacią i trochę z opóźnieniem leci ten pocisk. Ale jest o tyle dobrze, że jeżeli użyjemy naszego przedmiotu aktywnego, mamy dwa Inkubusy, które razem strzelają i wtedy powinno to wyjść jakoś nieźle chyba. Tu latanie by nam się przydała, jakaś, nie wiem, głupia karta w stylu Hangmana załatwiłaby nam Blackhearta. Mam nadzieję, że to jest sklep obok treasure roomu. Jeżeli tak, wejdziemy sobie oczywiście do obu pokoi. Super, w sklepie liczę na Soulhearta. Jest Soulheart, ale jest jeszcze fajniejszy przedmiot, który z chęcią bym dostał, ale najprawdopodobniej go nie dostaniemy, bo nie mam po prostu na to kasy. Prayer card oczywiście, że użyjemy, ale i tak zostaniemy przy Box of Friends. Prayer card załatwi nam na następne piętro czerwone serduszko. Przedmiot aktywny strasznie chciałbym dostać, ale wydaje mi się, że nie uzbieram na niego kasy i tak. Bomb nie uzbieram, aby wysadzić maszynę wystarczająco, aby ten przedmiot sobie kupić, więc po prostu kupimy Soulhearta i pogodzę się z faktem, że no niestety klątwy mnie będą prześladować w dzisiejszym podejściu. Zastanawiam się, co byłoby bardziej opłacalne, szybciej dać 10 czy tam 15 coinów dla Bambo, czy kupić sobie... O, 5 bomb, super. Tylko walka z bossem nas czeka, z dwoma bossami. Spoko. A nie, to... What? To się w zwykłym challenge roomie trafiło, okej. Bardzo rzadko w zwykłym challenge roomie trafia się przedmiot do wzięcia, ale spoko. Challenge roomy są dla nas zdecydowanie łatwiejsze niż boss challenge roomy, bo mamy tego Bloody Lasta. Trzy fale przeciwników na ostatnie nasze obrażenia są no prawie równe 10. To jest store credit, czyli możemy kupić chyba jeden przedmiot w sklepie za darmo, jeżeli tak to działa. Tak mi się wydaje, że to działa. Jesteśmy w stanie kupić Black Candle za darmo. Czyli super, bo jesteśmy odporni na klątwy, mamy 4, tak, mamy 4 serduszka, jesteśmy w stanie wziąć jakiś przedmiot z Devil Roomu, jeżeli się taki trafi. Ekstra sprawa. Wracamy się oczywiście po naszą świecącą żaróweczkę zwiększającą statystyki. Bardzo mi się podoba ten trinket, bo ja ogólnie jestem typem gracza, który prawie nie używa przedmiotu aktywnego Lilith, jeżeli nie czeka mnie na przykład walka z bossem. Wiem, że to trochę też minus, bo przez to otrzymuję obrażenia często w pokojach, które są trudne, w których nie ma bossów. Ale teraz, gdy mam ten przedmiot, przynajmniej jakiś plus mamy z tego, że... Czy ja podniosłem właśnie piątkę? Jakiś plus mamy z tego, że tego przedmiotu aktywnego nie używam. O kurde, to jest super pokój. Tylko jak dostać obie runy? Czy one się tutaj odbiją? Jedna się odbiła wystarczająco mocno. Daygas, bardzo fajna runa, którą użyjemy tak naprawdę już teraz, bo i tak jesteśmy odporni na klątwy na następnych piętrach. Jak to zrobić, żeby dostać tą runę? Super! Anzus. Anzus użyjemy na następnym piętrze. Pod tym chyba nie ma crawl space, ale i tak sprawdzę. Tak, nie ma crawl space. Anzus użyjemy na następnym piętrze, aby zobaczyć całe piętro. Bardzo fajne runki, troszkę zdrowia dostaliśmy. Na następnym piętrze pójdzie zdecydowanie łatwiej, bo będziemy całe piętro widzieć. I to podejście wygląda milion razy lepiej niż dosłownie chwilę temu. Ustawił nas trochę
ten challenge room, bo nie dość, że dostaliśmy 5 bomb, znowu piątkę podniosłem, jestem głupi, nie powinienem tego podnosić. Nie dość, że dostaliśmy masę bomb, oprócz tego dostaliśmy jeszcze tak naprawdę za darmo możliwość kupienia przedmiotu w sklepie, który się okazał bardzo fajny. A co mamy w treasure roomie? Prayer card, okej, okay, tam się nie wracamy. Całe piętro chyba już jest za nami, lecimy na walkę z bossem. Gerdy, bardzo łatwy boss, dlatego też nie będę tutaj używał naszego przedmiotu aktywnego, zostawię to sobie najwyżej na walkę z Krampusem. No spójrzcie na to, strasznie łatwo idzie. Nie trafił nam się niestety Devil Room, ale troszkę coinów dla Bambo, bombka oraz HP up, będziemy mieć dwa serduszka na następnym piętrze, bardzo fajnie. Skoro mamy już naprawdę sporo zdrowia, pójdźmy sobie do Curse Roomu. Mamy bomby, więc jeżeli trafią się na przykład niebieskie ogniska, będziemy w stanie je rozwalić, może nawet wyjdziemy na plus. Serio, miałem naładowany przedmiot, strzał i nie wiem czemu nie mogłem strzelić przy wejściu. World, Secret Room sobie na tym piętrze odkryjemy. Wyszliśmy na pół serduszka na minus. No trudno się mówi. Rozwalmy ogniska, bo ta szansa na coina zawsze się przyda. Dice Room, Dice Room może być ciekawy, bo jeżeli trafi się nam Dice Room, który zmienia wszystkie przedmioty na piedestałach na danym piętrze, będziemy w stanie zmienić prayer carta, którego i tak nie używamy, więc bardzo fajnie. Mamy gościa z piątką w oczach, więc powinna z niego kasa wylecieć. Bambo sobie weź, ulepsz się. W tej fazie on jest kiepski, trzeba przyznać. Po prostu sobie chodzi, strzela. Nawet czasem to jego strzelanie bywa na tyle upierdliwe, że... No właśnie, bywa upierdliwe, bo przeciwników odbija w stronę, w którą nie chcemy, żeby ich odbijało, a zadaje strasznie mało obrażeń. Natomiast w następnej fazie będzie świetne i na pewno będę częściej używał naszego przedmiotu aktywnego. Bardzo fajny dice room, szczerze mówiąc, bo powtórzymy sobie piętro. Co prawda wydłużymy trochę podejście, ale wydaje mi się, że nikt z tego powodu nie będzie narzekał. To byłoby chyba całe piętro. Kupiliśmy wszystko w sklepie. Mamy jeszcze całkiem fajny przedmiot aktywny w sklepie, który pozwoliłby nam wziąć dwa trinkety, ale wydaje mi się, że nie jest jakoś specjalnie potrzebny. Resetujemy piętro, zaczynamy je od nowa, a co za tym idzie, dostajemy kolejny darmowy treasure room, dostajemy sklep, dostajemy walkę z bossem i możliwość oczywiście na devil room. Czemu tu jest tak ciemno? O, już jest ok. W challenge roomie, no kurde, to jest fajne forget me now. Dostaliśmy darmowe piętro, na którym dostaliśmy w pierwszym pokoju, do którego weszliśmy, Cricket's Head, jeden z największych damage upów w grze. Zaraz chyba Polyphemusem na równi z Magic Mushroom. Proptosis jeszcze niby razy dwa i Wsmaskara, ale no mówię, jeden z najlepszych damage upów w grze. Bardzo się cieszę, że go dostaliśmy. I niestety nie wyleciały coiny. No strasznie mi zależy teraz na tych coinach, serio, jeżeli będziemy mieli takie obrażenia. Dwa inkubusy strzelające strzałami z Monstrous Lung, na dodatek naładowanego na maksa Bambo, którego również sobie podwoimy za pomocą przedmiotu aktywnego, będziemy kosić z takimi statystykami, jakie mamy teraz, prawdopodobnie wszystko aż do końca gry. Mógłbym nawet powiedzieć, że dalibyśmy radę Hashowi. Nowi przeciwnicy jakoś niedawno doszli. Jezu, jak oni śmiesznie strzelają! W ogóle pierwszy raz widzę, jak oni strzelają, bo widziałem już ich na tym streamie z broniarem i w odcinku, który mi się nie nagrał, Azazelem, półtorej godzinnym. Ale zawsze tam miałem już takie dobre statystyki, że nigdy nawet nie widziałem, jak ci przeciwnicy strzelają. Czemu w ogóle Bambo stoi w miejscu i nic nie robi? Mam nadzieję, że tą ostatnią jego fazę poprawili, bo tam... O kurde, ale się dałem strzelić jak głupek. Pamiętam, że kiedyś w Afterbirth Plusie jeszcze, zaraz po premierze, jak parę razy miałem Bambo, on czasem się bugował i stał w miejscu. Od tamtej pory nigdy mi się to jeszcze nie przydarzyło, ale zawsze się martwię, że właśnie dostanę tego Bambo, pójdę na walkę z bossem i na kluczowej walce z bossem on po prostu stanie, nic nie będzie robił.
A wtedy to była kluczowa walka z bossem, bo pamiętam, że stanął i się zlagował na walce z Mega Szatanem. Mamy kolejny specjalny pokój. Możliwe, że to również jest Dice Room. Ciekawe, czy może się trafić w ogóle drugi Dice Room. O, jest Bambo na maksa ulepszony. Drugi Dice Room z piątką. Dwójka. Dwójka to jest zamiana w tym pokoju znajdziek. Możliwe, że się trafią coiny. Nic się nie trafiło, więc to nic nie robi. Moglibyśmy wyrzucić na przykład nasze Anzus, aby zmienić je na coś innego. Ale raczej tego robić nie będziemy, bo nie chciałbym zmienić dobrej runki na głupiego coina, coś w tym stylu. Anzus na razie nie używamy, bo nie widzę za bardzo takiej potrzeby, dosyć łatwe piętro. Wiem, że mi się już nie śpieszy. Nie zdążymy na bossarz, nie zdążymy na walkę z Haszem najprawdopodobniej, bo robimy kolejne piętro. Ale to chyba nic złego. Przynajmniej dostaliśmy dodatkowe przedmioty. Bambo teraz mógłby nadal jeść nasze coiny. Dawałby nam za to losowe znajdźki, ale wydaje mi się, że chyba bardziej po prostu wolę brać coiny dla siebie i mieć możliwość kupowania czegoś w sklepie. Tych sklepów jeszcze będziemy mieli chyba 3. Flooded Caves 1 to jest dopiero trzecie piętro. O mój Boże, na trzecim piętrze siedzę w 20 minucie gry. Masakra. To jeszcze dużo będziemy mieli tych sklepów. Łącznie z tym piętrem będą 4. Także bardzo fajnie. Ej, serio, strasznie długo siedzimy na tym trzecim piętrze. Ale naprawdę, bardzo fajnie się to podejście ułożyło, mamy super statystyki. Fajną synergię z tym naszym przedmiotem aktywnym. Nigdy chyba mi się nie zdarzyło, żebym miał dwóch Bambo w jednym podejściu. A tak jak mówiłem, oni naprawdę koszą. To jest ciekawy przedmiot, mógłbym go wziąć nawet, bo to nie jest zły przedmiot. To bardzo chcę. Bardzo, bardzo chcę. Bambo, odejdź od coinów, proszę cię. No i zabrał coina, głupek. Dobra, idź do pająka. Coiny zostaw, coiny są moje. Kupujemy stopwatcha. Nie wiem sam, czy to wziąć. Chyba nie. Dosyć trudno się tym celuje. No i tak naprawdę tyle. Ta czapka głupka. Wielu uważa ją za bardzo zły przedmiot. Jak dla mnie jest taki neutralny, bo co prawda strzelamy na boki i bardzo trudno się wtedy celuje, ale strzelamy dwoma strzami, nie jednym. No Boże, to jest jeden Bambo. Na następną walkę z bossem użyję naszego przedmiotu aktywnego, ale spójrzcie sami, co ten Bambo robi z tym bossem. Bighorn, z tego co tam kojarzę, chyba ma jedną z większych puli zdrowia ze wszystkich bossów, dlatego jeszcze bardziej jestem pod wrażeniem Mambo. No nic. Dostaliśmy Range Upa, czyli znowu jakiś słaby przedmiot. To piętro poszło kiepsko, trzeba przyznać, ale dostaliśmy stopwatcha. Co prawda musiałem wywalić maszynę dodatków, ale stopwatch jeszcze bardziej nam ustawił to podejście. Teraz po otrzymaniu obrażeń wszyscy przeciwnicy w pokoju będą spowolnieni, czyli no serio, mamy ustawione całe podejście już. Żadnego przedmiotu nie musielibyśmy dostać, aby je przejść. Jeszcze mamy to Black Candle, które no po prostu kocham. Nie mamy tych głupich klątw. Ciekawe, jakiego bossa możemy dostać na tym piętrze, który miałby więcej zdrowia jak Bighorn. Wydaje mi się, że chyba żaden nie ma więcej zdrowia na tym piętrze. Stain na pewno nie ma więcej zdrowia jak Bighorn. Może Chap, ale szczerze mówiąc nie wiem nawet, ile zdrowia ma Chap. Nieważne jaki boss się trafi, ja chyba zrobię coś w takim stylu, że wejdziemy, użyjemy naszego przedmiota aktywnego i sprawdzę, w jakim czasie dwójka Bambo wykosi bossa, który się akurat tam będzie znajdował. Fajnie byłoby w końcu dostać ten głupi Devil Room. Mieliśmy dosyć sporego pecha, jeżeli chodzi o Devil Roomy. Chodzi mi oczywiście o szanse na to, czy się trafią. Trafił nam się tylko jeden, a szans mieliśmy naprawdę sporo. Glatoni nie chciałbym dostać Yamsharta. Wolę jakieś dobre znajdźki. To jest dobra znajdźka, naprawdę bardzo dobra znajdźka. Soulheart, jedna z lepszych rzeczy, która z takiego glatoniego głupiego może wylecieć. Fajnie po prostu chodzi. Nic nie robi, ciągle się szczerzy.
i zabija wszystko na swojej drodze. Tu możemy się chyba dostać jedną bombą. Tak, jedna bomba wystarczy. To również wysadzimy, bomb mamy sporo, kluczy mamy sporo. Masa coinów, no możliwe, że bambo nam coś da. No, albo się wysadzi. Wolę te coiny wziąć, tak jak mówiłem. Byliśmy... Nie, my nigdzie nie byliśmy na tym piętrze, okej. Idziemy do treasure roomu, idziemy do sklepu. Dopiero potem sobie pójdziemy na walkę z bossem. Nie ma co się śpieszyć. Jeżeli z walki z bossem dostaniemy devil room i weźmiemy jakiś przedmiot, jeszcze z chęcią sobie pójdę do boss challenge roomu. Challenge roomy w dzisiejszym podejściu się naprawdę fajne okazały. Nie dość, że w jednym trafił nam się przedmiot na bomby, czyli dostaliśmy sporo bomb. AWAS, przejście do Cloud Space może? Dostaliśmy przedmiot na bomby, 5 bomb. Oprócz tego jeszcze dostaliśmy za darmo możliwość kupienia Black Candle. W drugim treasure roomie, w drugim challenge roomie dostaliśmy Cricket's Head. Moglibyśmy dostać teraz jakieś Tears Upy. Wydaje mi się, że Tears Upy byłyby... Ale dziwnie strzelił. Ja strzeliłem w dół. Serio tak szybko się ruszam, że... Tak, ja strzelam w dół. Tak szybko się ruszam, że jak strzelam w dół i tak strzela Incubus do góry, co jest trochę dziwne, ale okej. To jest średni przedmiot aktywny, więc go nie będziemy używać. Idziemy szukać sklepu. I o czym mówię? Tears Upy. Obrażenia mamy spore. Na dodatek nam się zwiększają po każdym zabójstwie w danym pokoju. Wydaje mi się, że te tirsy są takie średniawe. Całkiem sporo się ładują. Często się znajduję w takiej sytuacji, że muszę od przeciwnika uciekać, bo nie mam jak strzelić. Emperor, teleport do walki z bossem. Średnio nam się przyda. Anzus sobie zostawiamy na kolejne piętro. W treasure roomie znowu przedmiot aktywny, więc trochę słabo. Lecimy do curse roomu, lecimy na walkę z bossem. No, tu nawet nie było po co wchodzić. Także lecimy na walkę z bossem, liczę na dobry devil room w końcu. I lecimy na kolejne piętro. Anzus prawdopodobnie zostawię aż do Womp. Albo jeżeli nie dostanę... Jak ja to przeoczyłem? Się tak zastanawiam. Ale zostawimy to sobie, zaraz się wrócimy po to, po walce z bossem. Jak ja tego nie widziałem? Czy to tu było? Czy o co chodzi w ogóle? Bo nie łapię trochę. Musiałem być chyba ślepy, albo mi Bambo zasłonił. Serio, kompletnie nie widziałem tego przedmiotu. No nic. O czym mówiłem? Anzus sobie zostawię, dopóki nie dostanę lepszej znajdźki. Dobra, walka z Krampusem. O nie, pojawia się pierwszopoziomowy Bambo, jaka bieda. Ale słabo, strasznie słabo. Liczyłem na to, że się pojawi po prostu Bambo, takiego jakiego znamy. A tu się pojawia pierwszopoziomowy Bambo, który zupełnie nic nie robi. Trochę szkoda, mówi się trudno. Weźmiemy sobie Little Chada, no i weźmiemy sobie HP up. Walka z Krampusem mamy za sobą, czyli... Dostaliśmy Devil Room, to jest spoko, ale dostaliśmy walkę z Krampusem, czyli to jest słabe. I dostaliśmy z niego głowę Krampusa, której nie chcemy, czyli to jest również bardzo słabe. No mamy pecha do tych Devil Roomów dzisiaj. Jedynie dostaliśmy fajnego damage upa na samym początku. Ale no mówię, to tak naprawdę tyle. Dwa soul hearty, super. Wszystkie coiny tak naprawdę tobie mogę oddać. Nic mi nie dałeś, więc cię wysadzę. No super, daliśmy mu 4 coiny, wysadził się i dał nam 2. Tutaj możemy wejść. Do zwykłego challenge roomu wchodzimy mając max zdrowia. Szara skrzynka, nie mogliśmy ciągle dostawać jakichś kozackich przedmiotów oczywiście. Tu mi się nawet nie chce walczyć, więc sobie stąd wyjdziemy po prostu. Chociaż Bambo mógłby całkiem nieźle sobie z nimi poradzić. Mimo wszystko i tak... Nie chcę grać tego podejścia 2 godziny. Empress, całkiem fajna karta, jeszcze że mówiąc nawet sobie ją zostawię, więc używamy Anzus. No i lecimy po kolei do najpierw sklepu, secret roomu, treasure roomu, super secret roomu, no i oczywiście walki z bossem. Świetnie, Ryfek, kliknąłeś.
Ku przez przypadek, dobrze, nic ciekawego nie mieliśmy z tych znajdziek, bo Empress fajna karta, ale trudno, straciliśmy damage upa na jeden pokój i tyle. Nic się nie stało. Głupie kaszelnięcie sprawiło, że nacisnąłem klawisz na klawiaturze. W Secret Roomie walka z gridem, czyli w sklepie nas nie czeka grid, chyba że trafi nam się super grid, ale chyba nie może się trafić, jeżeli wcześniej nie trafił się grid. Ace of Clubs zmienia wszystko na ziemi w bomby, całkiem spoko. Ja bym z chęcią wszystkie coiny oddał do maszyny. No super, maszyna jak zwykle przyjęła dużo pieniędzy i się zawiesiła. Jeżeli znowu w kolejnym, z kolei Treasure Roomie dostanę przedmiot aktywny, to się, no będę smutny. No to nie jest przedmiot aktywny, ale to jest bardzo słaby przedmiot pasywny, więc również nie jestem jakoś specjalnie zadowolony. Przynajmniej ten czat się przyda na walkę z Isaaciem, z tego co kojarzę, bo on zjada pociski. Czy nie, ten gruby się bardziej przydaje na walkę z Isaaciem, bo on bardzo wolno leci, wszystkie pociski blokuje jak tarcza. Ten jest raczej taki średniawy. Lecimy na walkę z bossem. Mask of Infamy. Nie lubię tej walki z bossem. Ale Bambo sobie bez problemu tutaj ze wszystkim da radę. Może właśnie, o nie, on będzie za wolny, żeby tą maskę bić. Wystarczy, że raz strzelimy i tak naprawdę po wszystkim. Speed up damage up, bardzo fajny przedmiot. A tu mamy coś, czego bardzo dawno nie miałem. Dark Bama, uwielbiam go. A tak jak mówiłem, bardzo rzadko mi się ostatnio trafiał. Dark Bam zbiera sobie czerwone serduszka i co półtora serduszka daje nam Soul Hearta. No albo oczywiście pająka, złego albo dobrego. Darkbama bardzo lubię. Nie pamiętam na odcinku, kiedy ostatni raz Darkbama dostałem. Wydaje mi się, że to już są raczej miesiące. A szkoda, bo to naprawdę bardzo fajny familiar. Oprócz tego dużo fajnych prac z nim rysowaliście. Zawsze jak się Darkbam pojawiał na jakichś fanartach na naszej facebookowej grupie, to te prace właśnie z Darkbamem były bardzo fajne. Tak go jakoś zapamiętałem dobrze. Lecimy na kolejne piętro. Tu zrobiliśmy wszystko, co trzeba. Ace of Clubs sobie zatrzymamy na jakiś pokój, nie wiem, z dużą ilością na przykład coinów. Jeżeli dużo coinów na ziemi się trafi, będziemy mogli wszystkie zmienić na bomby. No tutaj raczej, chociaż może weźmiemy te bomby, coiny zmienimy na bomby. A tu jeszcze zmieniamy skrzynki. Czemu Bambo podnosi bomby jako coiny w ogóle? A to ciekawa rzecz, nie wiedziałem, że to tak działa. Jeżeli zamienimy coina w bombę, Bambo nadal myśli, że to jest coin i próbuje to podnieść. Dziesiątki to mu nie oddamy. Liczę na jakiś dobry sklep. Chciałem powiedzieć, jeżeli nic dobrego w sklepie nie dostaniemy, to oddamy kasę do maszyny. Zapomniałem, że maszynę przed chwilą sobie zablokowaliśmy. Kamienna skrzynka, oczywiście wysadzamy. Steven, spoko. Wysadzamy kamień z X-em. Mamy maksymalne zdrowie. A skoro mamy maksymalne zdrowie, to na pewno idziemy do Curse Roomu. Dostaliśmy sukubusa, w ogóle teraz się skapnąłem dopiero. Mamy przedmiot startowy Lilith, czyli chyba Cambion Conception. Jeżeli wystarczająco dużą ilość czasu, wystarczającą ilość razy, o tak chciałem powiedzieć, wystarczającą ilość razy dostaniemy obrażenia, pojawimy losowego familiara. Akurat nam się trafił bardzo fajny losowy familiar. Sukubus jeden z najlepszych tak naprawdę. Woda święcona serio. W ogóle mamy masę coinów. Chyba lepiej coinami to rerollować. Przemiana w matkę, całkiem spoko. To jest 5 bomb, więc możemy sobie podnieść. A nie, to nie jest 5 bomb, jednak się pomyliłem. Blank card. Fajny przemian aktywny, ale no, zostaniemy przy naszym zwiększeniu obrażeń razy 2. Drugi raz nam się trafia w sklepie
czerwona świeczka i raczej z nią nic nie zrobimy, dlatego sobie zmieniamy przedmioty. Champion's Belt byłby spoko. Habit jest spoko, habit jest bardzo spoko, dlatego sobie habit zaraz kupimy. Wystarczy, że uzbieramy jeszcze jednego coina. Wątpię, żeby jakkolwiek nam się ten habit przydał, ale teoretycznie jeżeli będziemy walczyć z jakimś trudnym bossem, no jedynie nam został do walki Mega Szatan jeszcze z tych możliwych trudnych bossów, albo na przykład Delirium, ale nie idziemy na The Void jak zawsze, to możemy 4 razy otrzymać obrażenia, aby sobie przywołać kolejnego Sukubusa i Inkubusa. Trzy sukubusy, trzy inkubusy. Tak naprawdę trzy sukubusy przy takich obrażeniach biłyby na tyle mocno, że chyba nie musielibyśmy nic robić w żadnym pokoju. W ogóle czy są takie przedmioty, które pozwalałyby nam mieć dwa sukubusy w jednym pokoju non-stop? Sam się zastanawiam. Z chęcią wziąłbym tam ten trinket, bo pozwala nam zbierać masę rzeczy z... kup, znaczy chyba masa rzeczy, chyba pojawia familiary, muchy kamikadze albo pająki kamikadze, jak rozwalimy kupę, coś w tym stylu. Całkiem spoko trinket, ale zostaje przy naszym aktualnym z uwagi na zwiększenie tearsów, jeżeli mamy przedmiot naładowany, a prawie zawsze mamy przedmiot naładowany. No te tears up jedynie teraz, naprawdę strasznie dużo damage upów dostaliśmy, Dark Bomb nam pozwoli nie umrzeć do końca podejścia najprawdopodobniej. Tyle zdrowia nam będzie dawał. Więc teraz tylko i wyłącznie jakieś tearzapy, abym nie musiał tak długo ładować tych strzałów. Lecimy na walkę z bossem. A tu już walka z matką przed nami, więc sobie przywołajmy drugiego inkubusa. Jeden strzał i dużo zdrowia jej zostało. Bierzemy sobie oczywiście Polaroida. Kolejny solo hard, no tak naprawdę na nic. I lecimy na kolejne piętro. Ej, serio, nie wiem, czy jest przedmiot, który pozwalałby nam zawsze mieć dwa sukubusy. Chyba nie ma przedmiotu, który zwiększa nam po prostu ilość familiarów o jeden, bo to by było zbyt przerąbane. Byśmy mieli tak naprawdę użycie naszego przedmiotu aktywnego co pokój, non-stop załączone. I nadal byśmy mieli miejsce na przedmiot aktywny. A też chyba nie istnieją przedmioty, które sprawiłyby, że nasz przedmiot aktywny byłby naładowany co pokój. 9V jedynie by sprawiał, że co 3 pokoje byśmy mogli używać naszego przedmiotu aktywnego. Joker. Joker się nam na pewno przyda. Jeżeli nie dostaniemy Devil Roomu na tym piętrze albo na następnym, to użyjemy sobie Jokera i do tego Devil Roomu i tak się dostaniemy. Jeżeli dostaniemy na obu Devil Room, to pójdziemy do Devil Roomu w katedrze. Nienawidzę tych przeciwników, którzy się chowają. Nie są tacy prości, tylko tak dużo czasu po prostu zajmuje ich zabicie. Szkoda, że Bambo się troszkę szybciej nie porusza. Też jestem ciekawy, czy na Bambo działa ten trinket, bo to jest chyba trinket, nie przedmiot. Jest taki trinket, który sprawia, że między naszymi familiarami przelatuje taka iskra, jakiś taki piorun, który po prostu zadaje obrażenia przeciwnikom. Sam nie wiem, czy to działa też na inne familiary, typu właśnie Sukubus albo Bambo, bo jeśli tak, to mogłoby to całkiem fajnie działać. Dobra, została nam tu jedynie walka z bossem na tym piętrze. Do Curse Roomu nie idziemy, mimo że mamy dużo zdrowia. Nie widzę za bardzo sensu. Pan Fred powinien spaść na parę strzałów, nawet nie używam. Dobra, no. Mam ten przedmiot aktywny, to trochę szkoda go jednak nie używać, bo go prawie nigdy nie używam. Nie mamy Devil Roomu. I nie biorę tego HP upa, bo nie chcę żadnych HP upów. Nawet nie wiedziałem, że tak może działać, szczerze mówiąc. Ten przedmiot nie wiem, co robi. To jest chyba ta lista, że przeciwnicy zabijani w dobrej kolejności. Tak,
Przeciwnicy zabijani w dobrej kolejności będą nam dawać zwiększone statystyki, w teorii. Mógłbym wziąć tego HP upa, ale nie wiedziałem, co się trafi nam w David Roomie, dlatego wolałem nie ryzykować. Do kresu nie idziemy, lecimy na kolejne piętro. Mamy dwa inkubusy na start, super. Zapomniałem, że nasz inkubus, z którym zaczynamy grę jako Lili, w ogóle się nie liczy jako przedmiot, dlatego jeszcze na inkubusa szansę mamy. Tak naprawdę inkubusa moglibyśmy otrzymać za otrzymanie wystarczająco dużej ilości obrażeń. Nie wiem, jak tu na razie nie otrzymałem obrażeń, jestem z tego ogromnie zadowolony i muszę się podrapać, to strasznie, o mój Boże, mój nos. Dobra, lecimy dalej. Ej, serio, jak ja tu nie otrzymałem obrażeń? Muszka jedynie na koniec została. Chyba osiągnęliśmy maksimum tego Lasty Blada, 17,57. Całkiem niezłe obrażenia, 5 i 6, o tyle maksymalnie jest w stanie zwiększyć obrażenia Lasty Blood, bo po zabiciu tamtej muchy już nam się obrażenia nie zwiększyły. Pokój specjalny, możliwe, że znowu trafi nam się Dice Room z piątką. Niestety nie, skrzyneczki po prostu. Coin już tak naprawdę mogę dać Bambo, bo my z nich pożytku i tak nie będziemy mieli. Chodź tu, jak ty się nazywasz? Darkbam. Skrzyneczkę nam dał, z której dostaliśmy beznadziejny trinket, dlatego chyba lepiej będzie te coiny brać i liczyć na, nie wiem, jakieś money equals power chyba. Zwiększone obrażenia, zwiększony shot speed, super, jestem zadowolony. Najpierw ciebie, zabiłem najpierw tego gościa, nie wiem czemu. Nad drugim się czaszka już nie pojawiła, o jest, tu będzie trudno, no właśnie. Jeszcze ze strzałami z Monstrous Lang będzie zdecydowanie trudniej trafić w przeciwników po kolei. No nic, zdrowia mamy dużo, statystyki mamy super. Tears up. Jeszcze jest szansa na jakiś Tears up w ostatnim naszym David Roomie, który się trafi na 100%. Dobra, lecimy na walkę z matką, czy tam It Lives. Pojawiamy sobie kolejne inkubusy. Ej, ile teraz mamy inkubusów? Raz, dwa, trzy. To nie fair, powinny być cztery jak dla mnie. Tak, mamy trzy inkubusy tylko. Jak dla mnie powinny być cztery, bo mamy naszego pierwszego inkubusa, który się nie liczy jako przedmiot. Poza tym mamy drugiego inkubusa, zwykły przedmiot. Każdy z nich powinien zostać zwiększony. To jest damage up. A my mamy dużo zdrowia i tego zdrowia będziemy mieli raczej dużo. Więc sobie Horror of Babylon weźmiemy. Oprócz damage upa dostajemy jeszcze speed upa, ale oczywiście prędkość poruszania się i tak mamy maksymalną. Lecimy na kolejne piętro. To poszło bardzo fajnie. Jak każdy prawie ostatnio. O masakra. Mamy bibliotekę. O, jest szansa, że dostaniemy przemianę w bookworma. Bardzo bym się z tego powodu cieszył. Czasem byśmy strzelali podwójnie. Nie wiem, jak to działa dokładnie na Monstrous Lang. Wydaje mi się, że po prostu strzelamy dwa razy taką chmarą pocisków. I tak to jak dla mnie powinno działać. Jeżeli strzelamy jednym pociskiem dodatkowym, no to trochę kaszana, ale i tak nie zaszkodzi tam wpaść. Jedną książkę podnieśliśmy w Treasure Roomie, więc wystarczą nam tutaj dwie. Wcześniej podnieśliśmy Telepathy for Dummies, które potem zmieniliśmy w jakieś tam inne przedmioty. No i tu mamy dwie książki, więc przemianę w Bookworma mamy. Book of Shadows nawet mógłbym sobie wziąć, bo to jest całkiem niezły przedmiot aktywny. Trzy klucze. No, więcej ci nie dam, dlatego cię wysadzamy. Coiny. Bambo, weź sobie, może nam coś dasz ciekawego. Skrzynkę. A w skrzynce kolejne coiny. Może jeszcze nam coś dasz. Serduszko nam dał z tej skrzynki, dlatego Darkbam dał nam kolejnego Soulhearta. Całkiem spoko. Tu chyba powinna być walka z bossem. Tak, tu już mamy walkę z bossem. Bardzo, szczerze mówiąc, krótka droga do walki z bossem, ale to dobrze. Czy my nie dostaliśmy żadnego Tirzapa przez całe to podejście? Wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że żadnego Tirzapa nie dostaliśmy. Co jest trochę słabe, bo troszkę Tirsy zwiększa nam nasz ten trinket. Z jakimkolwiek Tears upem byśmy strzelali naprawdę strasznie szybko. Bez problemu bym ładował te strzały i nie musiał niczego unikać. Dobra, lecimy na walkę z Isaaciem. Powinno pójść nieźle, mamy wystarczająco kluczy, aby sobie otworzyć wszystkie skrzynki w The Chest. Zniknął nam Isaac, nadal będzie miał?
Nad sobą coś tam nie ma tej czaszki. Chyba dlatego, że zabiliśmy te jego aniołki. No w takim pokoju, w takiej walce z bossem to akurat ten przedmiot lista to jest trochę bez sensu. No nic. Lecimy dalej. Mamy the chest, mamy cztery skrzyneczki do otworzenia. Nie mamy Curse of Gucie, bo mamy nasz świetny przedmiot, czyli Black Candle. Ale te przedmioty są bardzo słabe. Weźmiemy sobie tylko X-Ray Vision, aby wejść do Secret Roomów, jeżeli jakieś obok się pojawią. O Jezu, na strzała ich zbijamy. Nie spodziewałem się. Zwiększone, o Jezu, i to jak te tirsy, ale super. Jeszcze zaraz będziemy mieć jeszcze lepsze tirsy, bo nasz przedmiot aktywny się naładuje, a co za tym idzie, trinket nam zadziała. Jeszcze nam się coś zwiększyło, obrażenia nam się zwiększyły, chociaż nie wiem, czy to nie jest czasem za zabicie po prostu przeciwnika. To nam odkryje Secret Room, jakbyśmy już ich nie widzieli. Ej, serio, Yo Listen to jest dokładnie to samo, co X-Ray Vision. Chociaż nie, to jest jeszcze nawet gorsze, więc nie wiem kompletnie, po co ten przedmiot dodawali do gry. X-Ray Vision ujawnia nam Secret Roomy, oprócz tego je od razu otwiera za darmo. Gdzie tu jest jeszcze jakiś przeciwnik? Ach, tutaj. Ten Yo Listen, ta muszka, tylko do Secret Roomów podlatuje. Także mamy pewność, że w tym miejscu Secret Room jest, natomiast zupełnie nic więcej ten przedmiot nie robi. Sami musimy sobie przejście do Secret Roomu otworzyć. Wiem, że Dark Bomb prawdopodobnie mógłby nam dać masę jeszcze zdrowia, ale nie ma co się tym przejmować. No zdrowia i tak mamy dużo. Gdzie jest walka z bossem? Tam na samym dole po prawej. No to nie, no to jest tak naprawdę jedyna droga. Serio, nie rozwaliłem ich w dobrej kolejności. Wydawało mi się, że akurat najpierw zabiłem tego z prawej. Ten tirzap, który dostaliśmy, jest naprawdę ogromny. Minus 8 tam zauważyłem. O, w tym pokoju sobie pojawiamy dodatkowe familiary. Głównie chyba mi zależy na Sukubusie. Sukubus Enviego niszczy totalnie z takimi obrażeniami. Moglibyśmy stać i całkiem szybko takie dwa Sukubusy sobie dałyby radę ze wszystkimi przeciwnikami w pokoju. Ale no mówię, nasze tirsy są takie średniawe, dlatego zabijanie dużej ilości przeciwników troszkę zajmuje. Mamy przejście do Secret Roomu, bo w nim nic, zupełnie nic. No i znowu, nie wiem czemu, zabiliśmy pierwszego przeciwnika, nad drugim od razu się ta czaszka nie pojawiła, to jest troszkę dziwne. Teraz już się pojawiło, serio, nie wiem jak to, na jakiej zasadzie to działa. Kolejny Envy. Envy jest bardzo fajny w pokoju, w którym jest Glatoni, który może wszystkich bez problemu rozwalić. Daygas nam daje po prostu Soul Hearta, więc możemy sobie użyć. No i lecimy na walkę z bossem. Ostatnie dwa pokoje przed nami. Na Void nie idziemy oczywiście, jeżeli się trafi przejście. Bardzo słaby Super Secret Room. Chociaż w naszym wypadku nie aż taki słaby, bo dostalibyśmy z niego masę Soul Heartów, ale na zdrowie, tak jak mówiłem, nam nie zależy. No i została jedynie... O, Maligan, to jest bardzo fajny przedmiot. Walka z Blue Baby. Myślałem, że zadamy troszkę więcej obrażeń, ale chyba nie wszystkimi też inkubusami trafiamy. No właśnie, te strzały lecą wszędzie. Mamy przejście do The Void, ale tak jak mówiłem, nie idziemy, bo nie lubię tego piętra. Kończymy podejście. Wyszło całkiem fajnie, ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, a my widzimy się w następnym odcinku. Sam nie wiem kiedy, bo mnie nie będzie chyba na weekend, ale postaram się nagrać jeszcze Dead Cells. Tak naprawdę za chwilę chyba siadam do nagrywania Dead Cells, więc jutro Dead Cells, nie wiem jak z Don Starwem, zależy od Mangetsu. Jeszcze raz dzięki za oglądanie, trzymajcie się i cześć.